Witam serdecznie, kochani. Gdy poruszam temat przejścia dla pieszych i wypadków na nim, że zawsze jedna osoba uparcie, że nie mam racji, że muszą wchodzić bezpośrednio, i bo wtedy by godzinami musieli stać, nie? A tutaj zobaczcie Państwo, nie wiem czy gdzie widać, o tam na tym trójkącie, jeszcze resztki szkła są. Już są rozjeżdżone. Tam, gdzie ta strzałka jest niebieska. Rozjeżdżone to było w tamtym tygodniu. Skoro są szkła, jest rozbite szkło, tu jest rozbite szkło. Może tak nie widzę, ale już jest na pewno, wierzcie mi na słowo. To znaczy, że prawdopodobnie, nie wiem, ktoś musiał gwałtownie hamować z tego powodu, że jak pasy są, tu są drzewa, grube dosyć i ładne przejście, romantyczne, ale zakręt. Ktoś musiał po prostu wejść, targnąć na pasy, bo ma oczywiście pierwszeństwo, a kierowca na pewno zahamował, a z tyłu niego ktoś przydzwonił. Jak to mówi młodzież, dzwona dostał, nie? I to było spowodowane tym, ten dzwon zawsze, to już kilka razy zauważyłem, że ktoś raptownie hamuje. A dlaczego raptownie hamuje? Bo pieszy wtargnie na pasy bezpośrednio. Dlatego jeszcze raz mówię, ta osoba niech się nie upiera. Pieszy ma pierwszeństwo na pasach. Ale zanim na te pasy wejdzie, powinien poczekać, aż kierowca się zatrzyma. Owszem, kierowca ma obowiązek się zatrzymać. Dobrze, ale pieszy ma obowiązek poczekać, aż kierowca się zatrzyma. A nie, że od razu z marszu, pach, na pasy. Tak jakby ta dziewczyna tutaj, pach, weszła na pasy. No to ja muszę wtedy gwałtownie hamować i z tyłu już może by wjechać. A jeszcze potem mandat, nie, że tam załóżmy, jak potrącił, to oczywiście kierowca ma winę. No to tyle. Także ten temat wraca, bo tam ktoś uporczywie mi pisze, że nie mam racji. No jak można wejść bezpośrednio takim miękkim ciałem, ciutkim, przed 1,5 tony, nie? No to jest nierozsądne. A to spowodowało przepisy. Ciągle się mówi, że kierowca ma winę, bo się nie zatrzymał. Kierowca ma winę, bo przejechał, bo potrącił na pasach. Trzeba było nie wyłazić, nie? Na pasy, jak jedzie kolubryna, nie? No. Życie jest zbyt piękne, owszem, kierowca musi się zatrzymać, ale potem w szpitalu leżeć z połamanym nogami, albo co gorsza. No, to chyba już na razie tyle. Życie jest piękne, oby jak najdłużej ta sytuacja trwała, żeby nie było żadnych zmian, jakie są Ave Maria. Chroni nas od losu zmian. Ja widzę tendencje. Ciągle nuda, ciągle tendencje są zmian. Tendencje zmian. Tak. A diabeł chce ulepszać, nie? Są szczęśliwi, żyjemy na tym pięknym świecie. I żyjemy po to, żeby wielbić Boga. Za to, że Bóg jest pięknym, Bóg jest miłością. I stworzył cały świat piękny, doskonały. I doskonały. A jeśli jest jakaś niedoskonałość, to już potem jest działanie człowieka. No, dajmy na to otyłość, to już nie jest spowodowana. Nowe Miasto, tak. Spowodowana winą Boga Ojca, tylko człowieka, nie? Tak, pilnować, czuwać nad zdrowiem i bezpieczeństwem. Dziękuję za wysłuchanie. O, zbliża się ładny, piękny port. Piękna i ława kochana. Dobrze. Na razie tyle. Do zobaczenia.